temu mieliśmy pogrzeb państwowy świętej pamięci pułkownika Zygmunta Szendzielarza, Łupaszki, wielkiego patrioty. Walczył bohatersko w wojnie 1939 roku. Potem podczas całej okupacji niemieckiej, a potem z okupantem sowieckim, stojąc na czele 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Był żołnierzem niezłomnym, walczącym z Sowietami i komunistycznymi zdrajcami. Został schwytany, torturowany w śledztwie, skazany przez sąd krzywoprzysiężny i zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Potem zwłoki wrzucono do bezimiennego dołu śmierci. Skazał go sąd krzywoprzysiężny PRL-owski. Podobnie skazano tysiące innych żołnierzy niezłomnych, walczących o niepodległą Polskę. I przyszedł rok 1989 i formalnie zerwano z PRL-em. Ale sędziowie w III RP byli pobłażliwi dla swoich kolegów stalinowskich sędziów i prokuratorów. Nikogo nie skazali. Nie skazali też sędziego Mieczysława Widaja, który skazał na śmierć ponad 100 żołnierzy niezłomnych, a wśród nich i pułkownika Szendzielarza. Nikt nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo sędziowie III RP byli pobłażliwi dla swoich kolegów morderców sądowych. Byli też pobłażliwi dla oprawców ubeckich. Oni dostawali zwykle wyroki w zawieszeniu. Powstanie III RP wcale nie oznaczało zerwania z PRL-em. Nie oznaczało też odzyskania suwerenności i niepodległości. Wprost przeciwnie, prawo, sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, służby specjalne, włącznie ze Służbą Bezpieczeństwa, przeszły gładko, w zasadzie w niezmienionym kształcie do III RP. Funkcjonariusze z rozwiązanej SB przeszli do policji i do służb specjalnych. Zomowcy, mordercy górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 roku w III RP stali się policjantami. W czasie procesów o morderstwa byli zatrudniani w policji i śmiali się prosto w twarz rodzinom ofiar. Po 18 latach procesów otrzymali niewielkie wyroki, prawie wszyscy w zawieszeniu. Sądy nawet tak oczywistej sprawie nie potrafiły podołać. A Trybunał Konstytucyjny powstał w 1982 roku w czasie stanu wojennego, powołany przez zbrodniarza komunistycznego Wojciecha Jaruzelskiego, miał gwarantować bezkarność rządów zdrajców. Ten Trybunał ani pisnął, że w PRL-u popełniano jakieś zbrodnie przeciw ludzkości, że strzelano do strajkujących, że mordowano księży, że wyrzucano dziesiątki tysięcy ludzi z pracy. Te wszystkie autorytety prawne trzymały gębę na kłódkę. Za czasów komuny prezesami Trybunału Konstytucyjnego byli specjaliści od popierania Wojciecha Jaruzelskiego, zwykłego zdrajcy i agenta moskiewskiego. Dzisiaj, jak w PRL-u, na czele Trybunału stoi były funkcjonariusz komunistycznej partii, protegowany Platformy, sędzia Andrzej Rzepliński. Takich sędziów jak Rzepliński mamy w tym Trybunale więcej. Wymiar sprawiedliwości, czyli sądy, ale także prokuratura, niewiele mają wspólnego ze sprawiedliwością. A przecież sądy powinny być sprawiedliwe. Trudno się nie zgodzić z Grzegorzem Braunem, że sędziowie i prokuratorzy post-PRL-owscy to największa zorganizowana grupa przestępcza, która działa na terenie Rzeczypospolitej. Jak wiemy, a jest to powszechna wiedza, władza sądownicza wciąż działa według wzorców państwa totalitarnego, powielając wzorce z lat PRL. Aby to zmienić, trzeba będzie zastosować opcję zerową, zwolnić wszystkich i od nowa zatrudnić sędziów i prokuratorów. Wyrok
wroki bolszewickie smaży, są zapłodowy ze zbrodniarzy. I rośnie stopień sowieckości, wymiaru niesprawiedliwości. Precz z komunizmem, z Moskwą, precz, niech żyje pospolita rzecz. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze o tym, że w tym sądzie tutaj w Krakowie przecież kilka dni temu dyspozycyjny sędzia chroniący zbrodniarzy komunistycznych ze Służby Bezpieczeństwa podjął decyzję, że nie będzie prowadzony proces funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy napadli na nas 3 maja 1986 roku na Wawelu. I to najlepiej pokazuje degrengoladę tego sądu, przed którym jesteśmy, który chroni bandytów i zbrodniarzy komunistycznych. I ta sprawa oczywiście jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, bo przecież ani jeden sędzia i ani jeden prokurator komunistyczny nie zostali osądzeni jak na razie w III Rzeczpospolitej. I to pokazuje, jak to środowisko zaprzańców, bandytów, ludzi wyznaczanych przez Kiszczaka, przecież i Jaruzelskiego na stanowiska sędziów, jedyne środowisko, które nie zostało przecież poddane żadnej weryfikacji, już nie mówię o lustracji i dekomunizacji, to jest przecież środowisko, które odmówiło wykonania ustawy. Nie wiem, czy Państwo sobie wyobrażają. W Polsce weszła w życie ustawa lustracyjna i sędziowie odmówili jej wykonania. Zbojkotowali wykonanie uchwały lustracyjnej. Między innymi w Olsztynie i w Katowicach nie zgłosił się ani jeden sędzia do sądu lustracyjnego, żeby przeprowadzać lustrację wśród sędziów. To pokazuje, jak to w Stalinogrodzie czy w innych regionach wygląda. Ani jeden. A trzeba było chociaż 3 z każdego regionu. Ponieważ nie przeprowadzono lustracji, nie przeprowadzono dekomunizacji, nie wyrzucono z pracy sędziów zbrodniarzy, to jest około 1300 sędziów, którzy skazywali polskich patriotów, no wielu jest tu obecnych przecież, mamy wśród nas, czy Jacka Smagowicza, no cały szereg osób, Krzysztof Zdyl, właśnie w jakiejś gazecie ostatnio przeglądałem komunikaty Urbana, który się cieszył, że właśnie wsadzono Krzysia Bzdyla do więzienia. Więc mamy całą grupę zdemoralizowanych sędziów, jeszcze większą grupę zdemoralizowanych łajdaków, zbrodniarzy, prokuratorów i nie ma się co dziwić, że oni oczywiście nie chcą ścigać bandytów i przestępców, no przecież to był proces Lewandowskiego, czy niedawno w Warszawie Sawickiej, no chyba nie jesteście zdziwieni, że również bandytów i złodziei nie da się, aferzystów ścigać. No jak się nie da ścigać zbrodniarzy, no to oni mówią, no jak to tam ci strzelali, mordowali, skazywali na karę śmierci, wykonywali przecież te wyroki śmierci, a my tylko kradniemy, co oni chcą od nas? No więc nie ma się co dziwić tej kompletnej demoralizacji, że to jest kompletne szambo, które za nami postawiło sobie taki wielki budynek i udaje sprawiedliwość. To jest największa kloaka III Rzeczpospolitej. Ale proszę Państwa, nie wystarczy powiedzieć, jakie to szambo. No widzimy to, każdy to widzi, najniższy stopień zaufania z wszystkich instytucji. No jeszcze chyba tylko prostytutki mają porównywalny. Większe mają prostytutki. Większy. No przepraszam, że obraziłem prostytutki. Otóż, proszę Państwa, no to społeczne przekonanie nie bierze się znikąd. Ludzie widzą powszechną korupcję, pogardę dla prawa, to powszechne wydawanie wyroków w stylu koty mają skrzydła, najlepiej opalać się nocą, ziemia jest płaska. No przecież takie wyroki wydają powszechnie sądy. Parę dni temu skazali Zygmunta Miernika
na prawie rok bezwzględnego więzienia za to, że domagał się, żeby jego oprawca, który go internował, bezprawnie więził, był sądzony, a równocześnie Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał na karę w zawieszeniu studentów, którzy dokonali gwałtu zbiorowego na 16-letniej dziewczynie. No ale akurat prowodyr tej szajki był synem wojewody z PSL-u, no to trudno mu było krzywdę robić. Także, proszę Państwa, no widzimy tą powszechną degrengoladę, ochronę złodziei, korupcję, arogancję, bezczelność, to chamstwo tutaj w tym sądzie w Krakowie. To jest jedna z najbardziej zdemoralizowanych klik sędziowskich, jakie widziałem. Porównywalne są tylko w Stalinogrodzie i w Warszawie, reszta maskuje się, udaje, jakieś pozory sprawia. Tutaj nawet pozorów nie sprawiają, całą ściągają szajkę policjantów, nie chcą wpuszczać ludzi, nie zgadzają się na filmowanie, nie chcą dać dostępu do akt. Tutaj jest po prostu taka bezczelna arogancja PRL-owska, nawet nieskrywana. Czy ktoś pamięta nazwisko tego sędziego Łajdaka, który w sprawie tych esbeków wydał ostatnio, te parę dni temu, to postanowienie? Jak się? Maczuga. Zapamiętajcie, Zbigniew Maczuga. To jest dopiero bydle z ochrony, chroni zbrodniarzy komunistycznych. Bezczelny bandyta, który śmieje się z pogardą, wzywa policję na patriotów, nasyła hersztów, żeby atakować kombatantów, a sam bezczelnie chroni zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną i mówi, że co prawda zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu i zbrodnie przeciwko ludzkości, ale jednak w tym wypadku no trzeba uznać, że ulegają przedawnieniu. No taki cham, prostak, myśli, że idiotów spotkał, którzy nie wiedzą, co się dzieje i kto z nas szydzi i oszukuje. I tu nie wystarczy wskazywać na tą Maczugę, czy pokazywać takich sędziów przecież, którzy nas skazywali, którzy dzisiaj są w Sądzie Najwyższym, przecież dostępują najwyższych zaszczytów, często udają prawicowców jak sędzia Kryże, czy takich zbrodniarzy jak sędzia Aleksandrow, czy takich prokuratorów dyspozycyjnych, którzy biorą po 10 tysięcy pensji, czy ostatnio 19 tysięcy emerytury, przeszedł świeżo na emeryturę pułkownik Sławomir Gorzkiewicz, nadzorowali śledztwo smoleńskie i teraz uciekł na emeryturę, oskarżał nas przecież w stanie wojennym o próbę zerwania jedności z bratnim Związkiem Radzieckim. I to bydle, ten zbrodniarz dzisiaj bezkarnie się nam śmieje w twarz. I znamy już tyle przypadków tego łajdactwa. Już widzimy tylu tych bandytów, przestępców, zbrodniarzy, ich popleczników, że moim zdaniem czas wejść w fazę następną działania. Pierwsza faza to było otwieranie ludziom opinii publicznej oczu. I dzięki sprawie Kiszczaka Jaruzelskiego, których nie wsadzono na ani jeden dzień do więzienia, a chcą wsadzić Miernika, naszego kolegę, no to widać tą kompletną degrengoladę i łajdactwo. I teraz myślę, powinniśmy przejść do fazy, w którym zaczniemy bezpośrednie działania, tak jak robili to na przykład patrioci we Francji, rezystanci, którzy byli więzieni przez popleczników hitlerowców i później po wojnie mówiono, no gruba kreska, nie ma co ścigać tych zbrodniarzy, wszystko jest dobrze. U nas też nam się chce zafundować taką grubą kreskę i bezkarność zbrodniarzy. Myślę, że powinniśmy rozpocząć akcję teraz w lecie wobec wszystkich sądów i prokuratur w Polsce, gdzie są zatrudnieni zbrodniarze, bądź ich poplecznicy, tacy właśnie jak sędzia Maczuga tutaj w Krakowie, gdzie będziemy ich wymieniać z nazwiska, chodzić po tym sądzie, wchodzić na rozprawę i mówić, kiedy pozbędziecie się zbrodniarzy z tego sądu. Będziemy im rozdawać ulotki, chodzić, mówić, ludzi informować w sądzie. Uważajcie, tutaj jest łajdacka, zdemoralizowana szajka bandytów, przestępców, zbrodniarzy, ich popleczników, dopóki ich nie pogonimy stąd,
dopóty tu nie będzie sprawiedliwości. My chcemy, żeby były normalne sądy. Chcemy, żeby była normalna prokuratura. I musimy do tego doprowadzić. Ale nie może przecież Trybunałem Konstytucyjnym zarządzać sędzia, który był doradcą Kiszczaka. Nie może być prezesem Izby Wojskowej sędzia Godyń Sądu Najwyższego, który nas skazywał w stanie wojennym. Nie może wreszcie w Warszawie być taka sytuacja, w której mamy sędziów, którzy chronią przez 20 lat Kiszczaka Jaruzelskiego, a w Krakowie mamy sędziego Maczugę, który chroni funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy nielegalnie zatrzymali 280 osób 3 maja 1986 roku na Wawelu i nam się mówi, ot, nic się nie stało, drobna sprawa. Przecież porwanie tu Agaty Michałek czy kolegi, no myślę, że tutaj kolega Majdzik sam opowie tą piękną historię, bo przecież mamy tych przypadków zbrodni komunistycznych tyle i cały czas nam się mówi, że to co prawda nie ulega przedawnieniu, ale gruba kreska, spróbujmy to załatwić kiedyś. Kiedy? Na co mamy czekać? Aż umrzemy? Aż ci łajdacy zdemoralizują następne pokolenie młodych funkcjonariuszy? Nie ma na to naszej zgody. Dlatego trzeba przejść, bo już kończymy z tymi pomnikami, wykończymy jeszcze parę tych ostatnich ruskich pomników i trzeba się zabrać za tą żywą hołotę stalinowską, za tą spuściznę zbrodniarzy. I dlatego, proszę Państwa, apeluję, żebyśmy w lato, będzie trochę czasu, będziemy mogli chodzić po tych sądach, żebyśmy rozpoczęli akcję nawiedzania tego Maczugi, wszystkich tutaj tych sędziów, żebyśmy zaczęli ich wymieniać z nazwiska, żebyśmy sobie przygotowali takie listy tych sędziów, prokuratorów stanu wojennego, zbrodniarzy PRL-u i tych, którzy się teraz wysługują, którzy chronią tych zbrodniarzy, żebyśmy mogli wymieniać ich i żądać, dopóki ten łajdak, bandyta, zbrodniarz nie będzie usunięty z pracy, dopóki będziemy tu przychodzić, bo nazywać was z imienia, że jesteście dyspozycyjnym, sprostytuowanym urzędem. Chcemy polskiego, uczciwego, normalnego urzędu. I dopóki tego nie wywalczymy, a my mamy jedyny mandat moralny jako weterani, żeby o to się domagać, dopóty nie będzie normalnej Polski, będzie zainfekowana tym poczuciem, że nieważne co naród w wyborach, nieważne co będzie, jakie zmiany, my klika z okrągłego stołu zapewniliśmy sobie bezkarność, immunitet, bo tylko w Bułgarii u nas jest immunitet sędziów i będziemy hulaj dusza, piekła nie ma. Nie ma na to zgody. Czas rozliczyć tą bandę przestępców. Czas przywrócić sądy społeczeństwu. Do tego Państwa namawiam. Szczęść Boże wszystkim. Chciałem serdecznie podziękować Adamowi Słomce, Krzysiowi Bzdylowi i Zygmuntowi Miernikowi za to, że ratują honor Konfederacji Polski Niepodległej. Chciałem podziękować Ryśkowi Majdzikowi za to, że ratuje honor Solidarności. To tyle z podziękowań. Natomiast powiem troszkę inaczej. Dobrze, że Adam i Krzysiek wymieniają nazwiska rozmaitych maczów. Natomiast ja chciałem wam zwrócić, kochani, uwagę na to, że w Polsce wprowadzono system totalitarny i sędziowie, prokuratorowie stali na pierwszej linii i oni jeszcze z tej linii zeszli. W tej chwili zwróćcie uwagę Państwo na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej nie rządzi Merkelowa, nie rządzi jakiś tam Kamerun czy Cameron. Nieprawda. To jest system orzecznictwa wszelkiego rodzaju trybunałów. O, trybunały orzekają znowu w interesie rozmaitych grup, szczególnie tajnych, finansowych. Zwróćcie Państwo uwagę, że w dniu wczorajszym, czy przedwczorajszym, pijak, agent, krętacz i tak dalej, plus kilku jeszcze innych agentów wydało z siebie list, nie wiadomo kto go napisał, bo daje się żaden z panów nie umie pisać. I słusznie Andrzej Gwiazda zwrócił uwagę na to, że ten dokument to nawet do kibla się nie nadaje, bo kibel by się zbuntował, żeby ten dokument przyjąć. Zagłuszamy.
że wszystkie wyroki, gdyby to państwo było wolne, to z automatu uchwałą sejmową byłyby uznane za nieważne, bo ci sędziowie skazywali nie tylko imiennie Adama, Ryśka czy Zygmunta w tej chwili, czy wielu bezimiennych, tylko skazywali naród w ramach planowanej akcji stalinowskiej. To było prowadzone i jest tak, jak Adam mówi, dokąd tych panów nie wyprowadzimy i dokąd nie zmienimy mentalności u młodych sędziów, to dalej to będzie tkwiło, bo to jest pierwsza armia tych, którzy próbują rządzić całym światem, nie tylko Polską. To jest takie moja pierwsza uwaga. Druga moja uwaga to jest taka. A kto do diabła zwróci łzy, krew i utraty majątkowe tym wszystkim ludziom? Kto im to zrekompensuje? Bo Polska jest krajem tak rozkradzionym, że to jest trudno zadośćuczynić, bo krzywdy jest tyle, że można by to było przez kolejne 1050 lat spłacać pokoleniom tych ludzi, których wymordowano, wygnano, zrobiono z nich niewolników kredytowych, ubezwłasnowolniono. Także jesteśmy wszyscy, za przeproszeniem, nieraz w jednych portkach, a czasem jak kolegów wystawiałem do odznaczenia, to musieliśmy pożyczyć dla nich garnitur, bo nie mieli. Bo tak ich komuna niszczyła przez 9 lat, że zrobiła z nich niewolników. I tak było jak sędziowie, przypomnę, 46 rok 3 maja w Krakowie, kiedy znęcano się nad studentami, nad tymi samymi studentami, co w 68 roku. Bo to tak trzeba mówić. A Poznań 56, z powstańców zrobiono bandytów. W Budapeszcie ich uhonorowano swoich, ale tych wszystkich kolegów to zrobiono z nich bandytów. Przypomnę tylko Romka Strzałkowskiego, a później kilkanaście lat to był Majchrzak też. Też go potrafili w świetle prawa zgadzać. Przypomnę rok, który mnie bardzo boli, bo ja go przeżyłem autentycznie, to 70 grudzień. Kto został skazany za grudzień 70? Redaktorka, która ujawniła bandytów. Nikt inny, dwóch oficerów, owszem, bo trzeba też powiedzieć, że sędziowie skazywali również funkcjonariuszy, którzy odmawiali rozkazy. Dwóch podoficerów w 70 roku skazano również. To były jedyne przypadki, gdzie za grudzień 70, gdzie bandytów powinno na co najmniej na dożywocie skazać, to skazano Kwiatkowską, redaktorkę, bardzo miłą dziewczynę. I zaczęto niszczyć też Krzysia Wyszkowskiego, tylko Krzysiu się nie dał. A potem rok 76 zrobili sędziowie, całe biuro polityczne się zbierały i zrobiono warcholów z ludzi z Radomia, z Ursusa, z Elbląga i nawet NZPS pod Halę. A potem przyszedł rok 80, gdzie, że tak powiem, wszyscy dobrze wiemy, że w ramach pewnego planu sowieckiego SBCja, że tak powiem, chciała się pozbyć jednego sekretarza, zastąpić go drugim. Tylko całe szczęście Polacy już się nauczyli po grudniu 70 i było u nas tyle, że bezpieki zabrakło, żeby za każdym chodzić. Dlategośmy wygrali wtedy. Przynajmniej na tyle, żeśmy ujawnili to oblicze. A potem przyszła transformacja, gdzie zebrali się krętacze przy okrągłym stole, nazwisk nie będę przypominał. Sami krętacze są, proszę Państwa, żebyście się nie dali nabrać, w tak zwanym szkodnictwie, w kodzie. Tam też chodzą profesorowie, tam chodzą również sędziowie na emeryturach. Rzepliński z nimi kontynuuje swoje spiski. Dlaczego? Bo oni liczą na trybunały europejskie. Tylko ja wam powiem, drodzy Państwo, my mamy siłę. Ta siła się ujawniła właśnie podczas pogrzebu pułkownika Zygmunta Szendzielorza. Myślę o polskiej młodzieży. Żadne trybunały, zwłaszcza, że Unia Europejska nie ma armii żadnej, a jak ma, to ma takich leniwych, że z naszymi licealistami, ze Strzelcami przegrywają. My się nie musimy bać. Wyście powinni wszyscy Polacy dołączać po kolei do Adama Słupki, do Krzysztofa Abstyla i to, jeżeli się na coś umówimy, to powinniśmy chodzić, dokąd my żyjemy. Dziękuję.
mówi, że ludzie pracują. Ale mimo wszystko przyszliście. To jest istotne. Tak samo przychodzicie na rozprawę. Tu ukłon właśnie dla Krzysia, dla was wszystkich, dla Adama, dla Jacka, którzy chodzą na rozprawy, gdzie chcą sędziowie, ubęccy sędziowie, bo to jest, pamiętajcie, to są dzieci, jak nie ubęki, to dzieci resortowe, też skazują naszych patriotów. Ale przychodząc na te rozprawy, oni jednak się czegoś obawiają i boją. I wtedy zapadają niejednokrotnie wyroki, tak ostatnio pani tutaj Monika Bień doskonale tutaj wie, nie puszczali nas na sale sądowe, ale mimo wszystko sędzia w sentencji wyroku stwierdził, że dzięki temu, że była szeroka publika i było zainteresowanie społeczne, ponownie zwrócił do rozpatrzenia do sądu okręgowego rozprawę. Więc jest wpływ. Musimy tylko chodzić. Musimy ich napiętnować. Pracuje tu dalej sędzia, który się sam przyznał do tego, że był TW, agentem bezpieki. Ireneusz Bieniek, w 4 Wydziale Odwoławczym. To trzeba napiętnować. To trzeba mówić. Nie rodzina, bo to jest nie rodzina do pani Moniki oczywiście. Nazwiska nie jedyne ma takie same, prawda? Ale to trzeba pamiętać. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy przychodzić, będziemy pokazywać się w tych sowieckich sądach, bo one nie są polskie, tylko bolszewickie, sowieckie, rosyjskie sądy, bo dalej ci sędziowie niezweryfikowani, niezlustrowani są i ich dzieci, bo ta kasta dzięki niezweryfikowaniu i dzięki lustracji dalej uczyła w tej kaście i prowadzała do sądu swoje dzieci. I te dzieci bolszewickie skazują nas, patriotów. Pamiętajmy o tym. Nie skazuje się złodziei, którzy zakradli miliardy, tylko skazuje się kobietę, która wzięła chleb ze sklepu, bo nie można powiedzieć, że chleb z głodu ktoś kradnie, ktoś wziął, bo był głodny. Dostaje rok czy dwa lata. A bandyci chodzą po wolności, czy rozkradli majątek narodowy. I to trzeba pamiętać. A co są ci sędziowie? Po okrągłym stole, gdzie dokonano zdrady narodowej. Zdrady narodowej, powtórzę, Magdalenka i okrągły stół. Najgorsze draństwo antypolskie. Ci ludzie dalej są w różnych obszarach politycznych. I tych ludzi my jako naród i my jako naród polski powinniśmy eliminować. O to apeluję. I jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. Jackowi, Krzyśkowi, panu Juskowi, który kręci to wszystko, nakręca. Panu Stefanowi, Budziaszkowi. Bo to jest, docieracie do ludzi. Docieramy do ludzi. I to jest najważniejsze, że ludzie wiedzą, że ma się kto o nich upomnieć i że ich będziemy bronić. Dziękuję wam za to. Dziękuję bardzo. Wspaniałej polskiej literatury i on napisał do nas taki znakomity czterowiersz opowiadający o tym, co naprawdę jest ważne. I mam ogromną nadzieję, że to mi się zaraz uda otworzyć. Prawo nie może bez sprawiedliwości być dobre i chwalebne, krom ludzkiej przykrości. I owszem, prawo stare, a niesprawiedliwe, jest stary błąd i jak miarz bałamuctwo żywe. Proszę Państwa, dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego znowu tutaj jesteśmy? Dlaczego znowu jesteśmy albo tam w środku, albo tu przed tym budynkiem? Bo dzieje się niesprawiedliwie. Bo gdyby było prawo i gdyby było sprawiedliwość i szły w parze, nie mówię tu o nazwie partii politycznej, to nie musielibyśmy tutaj być. Czy to jest sprawiedliwe, że za stan wojenny został skazany Adam Słomka? I tutaj z nami. Czy to jest sprawiedliwe, że został skazany Zygmunt Miernik? Czy to jest sprawiedliwe,
że przed sądem nie może się doczekać sprawiedliwości 95-letni więzień niemieckich obozów, który na swoje barki wziął obowiązki państwa polskiego i któremu sędzina wytłumaczyła, że on narodu polskiego nie reprezentuje i skłoniła nisko głowę przed niemieckimi kłamstwami. Czy to jest sprawiedliwe? Ale też czy to jest sprawiedliwe, żeby sędzia był obrzucony tortem albo bilonem? Nic tu nie jest sprawiedliwe, proszę państwa. Całe, gdzieś tu jest jakieś takie zło, które nie pozwala nikomu z zaangażowanych osób z obu stron umieć z tego wyjść z twarzą. Wobec tego gdzieś jest błąd fundamentalny, on jest gdzieś u podstaw, on jest gdzieś niżej. I musimy na to odpowiedzieć tak. Od 1939 roku Polacy mają duże problemy z posiadaniem swojego własnego polskiego państwa. Najpierw to byli Niemcy i Rosjanie, potem to było coś, co nazywamy PRL-em, potem była trzecia RP. No być może dopiero od pół roku zaczyna się tutaj jakiś świt i światełko w tunelu, co widać było w niedzielę w Warszawie. Widać to było ewidentnie, jak władze państwowe, kościelne, ludzie różnych pokoleń, wszyscy się potrafili zjednoczyć wokół, no nie da się ukryć wspaniałej uroczystości, jaką był po tylu latach pogrzeb Zygmunta Szendzielarza Łopaczki, ale to jest dopiero początek. Jeżeli tak jest, że ten system, który tutaj panuje, jest jeszcze niereformowalny, to na dzisiaj trzeba użyć środków innych, bardziej radykalnych. Albo niech to będzie rewizja nadzwyczajna ministra sprawiedliwości, albo niech to będzie akt łaski pana prezydenta, ale jeśli nie można jeszcze inaczej, bo czekamy na te reformy, to coś nadzwyczajnego musi się wydarzyć, ponieważ państwo polskie jest teraz Polakom przywracane. Być może po raz pierwszy. Mam ogromną nadzieję, że wszystkie te sprawy, o których mówiłem, a te, o których mówili państwo przede mną też, nie będą już po prostu miały miejsce w przyszłości. My musimy popatrzeć na przyszłość naszego państwa. Polska wraca. Hasła takie jak Bóg, honor, honor i ojczyzna wracają. Ja mam ogromną nadzieję, że już w nieodległej przyszłości będzie to naprawdę naszym udziałem, bo wreszcie chcielibyśmy mieć polskie państwo. Sądy nie stoją ani obok państwa, ani nie mają mu być wrogie, ani nie stoją ponad państwem, jak tego chce sędzia ostateczny Rzepliński. Nie ma po prostu takiej możliwości. One są tego państwa wzmocnieniem, filarem, elementem i tak to ma wyglądać. Tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję.